Muzyczne Podróże przez świat. Naszym gościem jest Danuta Rasała. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Na przełomie stycznia i lutego, a więc całkiem niedawno, byłaś w Kostaryce. I to był wyjazd dla mnie bardzo długo oczekiwany, i wreszcie się cieszę, że doszedł do skutku. Byłaś w dobrej, suchej porze. Tak, ja byłam w bardzo dobrej porze, ale zanim wjeżdżamy do Kostaryki, to musimy przygotować dokument, który no, nas upoważnia do wjazdu. No troszeczkę trzeba wysiłku włożyć do tego, dlatego, że trzeba go przygotować odpowiednią ilość godzin przed wjazdem i potrzebne są takie wymagania. Mianowicie, trzeba dołączyć skan paszportu, skan ubezpieczenia, skan tego paszportu covidowego, ale jeszcze, co mnie bardzo zdziwiło, musimy mieć miejsce w samolocie. I tu Tutaj nawet mam taki dokument, ty możesz go zobaczyć, że rzeczywiście na tym dokumencie wjazdowym jest, numer, jest. Miejsca. numer miejsca. Tak, też. imię i nazwisko, numer paszportu, kod i oczywiście numer miejsca. I to wymaga troszeczkę zachodu, dlatego że my leciliśmy Lufthansa. I wymagane było 33 godziny przed wylotem. Ten dokument. Jest obowiązek posiadania ubezpieczenia turystycznego obejmującego koszty związane z zakwaterowaniem w przypadku kwarantanny i koszty leczenia związane z COVID-19. Tak, i to jest dość wysokie ubezpieczenie, ale musieliśmy takie mieć, bo jest wymagany skan tego ubezpieczenia. Jak jest z przestrzeganiem obostrzeń w Kostaryce? Wydaje mi się, że nie jest aż takie przesadne, ale wszędzie, gdzie wchodziliśmy, mieliśmy mierzoną temperaturę i mieliśmy wymóg umycia rąk. Nawet w miejscach otwartych, czyli we wszystkich parkach narodowych, nie tylko w muzeach. Przed powrotem do Polski też trzeba wykonać test na COVID-19, prawda? Tak, ale my nie wykonaliśmy, dlatego że my wracaliśmy z Zurichu, a to jest strefa Schengen. Na szczęście uniknęliśmy tego testu. Na początku XVI wieku do wybrzeża tego kraju dotarł Krzysztof Kolum. Spodziewając się znaleźć tam legendarną krainę złota, i to właśnie on wymyślił nazwę Costa Rica, czyli Bogate Wybrzeże. Nie chodziło mu o Bogactwa natury, ale chyba w ten sposób można nazwać to miejsce. Na ja myślę, że na pewno można nazwać, ale Krzysztof Kolumb poniósł niestety klęskę. Ty wspomniałeś, że on przybył na początku XVI wieku. Ja zapamiętałam rok, to był dokładnie rok 1502. Niestety w ciągu dwóch lat on walczył głównie z naprawą statków, dlatego że wtedy były huragany od strony Hondurasu, a poza tym też nękały go choroby, no i głód. A jego powrót po tych dwóch latach był naprawdę koszmarem. Z dziesiątkowaną załogą, wśród której były naprawdę dzieci. Nie wszyscy mężczyźni na statku byli pełnoletni. Kolumb chciał znaleźć złoto, ale tego złota niestety nigdy nie znalazł, mimo że Indianie, których pytał, pokazywali mu ręką, że złoto jest gdzieś na południu. Ale może jeszcze o złocie to powiemy, jak będziemy w San Jose w Muzeum Złota. W małym kraju znajduje się 20 parków narodowych oraz 8 rezerwatów przyrody. Szacuje się, że 10 razy mniejsze od Francji. Sześć razy mniejsza od Polski, Kostaryka jest gospodarzem 5% wszystkich gatunków zwierząt i roślin całego świata. Przyroda zasługuje tam na ochronę i taką ochronę ma zapewnioną. No tak, no, ma zapewnioną ochronę, dlatego że od 1960 roku w Kostaryce rozpoczęły się już prace w związku z ochroną przyrody. Kostaryka jest bardzo wysoko oceniona przez uniwersytety amerykańskie, m.in. Uniwersytet Wiel, umieścił Kostarykę. Wśród piątki krajów, w których ochrona przyrody jest priorytetem. We wszystkich miejscach, które zwiedzaliśmy, też nam to podkreślano. Mianowicie pytaliśmy często o broszurki i mówiono nam, że Kostaryka już nie pozyskuje energii elektrycznej z węgla, tylko wszystko ze źródeł odnawialnych. I powiedziano nam również, że w zasadzie prawie 100% energii mniej więcej od roku już jest pozyskiwane ze źródeł odnawialnych. Czy to jest dobrze, czy źle, nie wiem, bo wśród tych źródeł odnawialnych też były wiatraki i tutaj niekoniecznie ja jestem akurat do tego ustawiona tak pozytywnie. No ale to jest sprawa kraju. Nie wolno wykonywać zdjęć dronem. Przede wszystkim w różnych miejscach, do których wchodziliśmy, mnie to się bardzo podobało, jest napisany zakaz wykonywania fotografii dronami. Dlaczego? Dlatego, że przecież drony hawasują, a jeżeli jesteśmy w parku narodowym, to powinniśmy zwrócić uwagę na naturalne dźwięki, na przyrodę, na ptaki, które są okazjonalnie, bo przecież nie zawsze one są w tym samym miejscu. Nawet na spadające liście, które naprawdę bardzo mocno hawasują, jeżeli ktoś będzie, ze z moich słuchaczy w Parku Narodowym, to proszę zwracać uwagę na wszystkie hałasy, które są w parku, właśnie te naturalne. Ptasi raj, raj dla Ciebie właśnie. Był dla mnie ptasi raj. Dlaczego? Dlatego, że w Kostaryce podobno można spotkać w tym okresie, w którym my byliśmy, czyli na przełomie stycznia i lutego, do tysiąca różnych gatunków, a wśród nich do 600 ptaków rodzimych. No ale niestety jest to niemożliwe, bo tak jak powiedziałam, jest to sprawa bardzo ulotna, aczkolwiek o niektórych takach, ja chciałabym Dzisiaj powiedzieć. Powiemy, tak, Jak gdzieś wyczytałam, Ty mówiłeś, że to jest mały kraj. Tam jest ponad 50 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli rzeczywiście 6 razy mniejszy od Polski, ale ktoś kiedyś tam nawet zrobił taką klasyfikację, no na podstawie oczywiście badań naukowych, że na 10 tysięcy kilometrów kwadratowych przypada ponad 600 różnych indywidualności przyrodniczych. I dlaczego tak jest? Bo to też warto wiedzieć, a mianowicie gdzieś około 3 miliony lat temu kostaryka wyłoniła się z morzań. Nie było kostaryki jako takiej i w w tym momencie stała się ona jakby pomostem między Ameryką Północną i Ameryką Południową, i wtedy nastąpiło do wymieszania flory i fauny. Także być może, że stąd wynika ta ogromna różnorodność tego kraju. Ale Ty mówiłeś, że jest 20 parków narodowych, natomiast ja przeczytałam, że może być nawet 27, dlatego że niektóre rezerwaty to się bardzo często mylnie podaje. One mają albo status parku narodowego, albo rezerwatu, ale w Kostaryce jest też wiele. Rezerwatów, które są w rękach prywatnych. My też będziemy w takim miejscu. Nie należą one do państwa i są bardzo dobrze utrzymane. San Jose, stolica i największe miasto Kostaryki, ma około 340 tysięcy mieszkańców. Raczej nie podoba się turystom. No, mnie się osobiście na pierwszy rzut oka też nie podobało, bo ono jest takie przytłaczające. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim. Były duże korki, a poza tym też były problemy z orientacją ulic, ale może za chwilę o tym powiem. Ale jednak do San Jose musimy mieć takie pozytywne podejście. Dlaczego? Dlatego, że już pod koniec XIX wieku w San Jose, mimo że nie było ulic, nawet szutrowych, no, przede wszystkim było bezpłatne nauczanie i to było obowiązkowe nauczanie. Dziewczęta mogły chodzić do szkół średnich, a to nie było możliwe we wszystkich krajach europejskich w tym czasie. Poza tym było elektryczne oświetlenie i nawet były telefony. A dumą każdego arystokratycznego domu było posiadanie fortepianu. A może o tej orientacji ulic, czy ja mogę powiedzieć? No bo przede wszystkim w centrum, jesteśmy w centrum i ulice są pod kątem prostym. Kales idą z północy na południe, natomiast Avenidas idą ze wschodu na zachód i zawsze jest jedna z nich centralna. Czyli zarówno Kale, tak jak i Avenida jest centralna i potem musimy się orientować, które są parzyste, bądź które są nieparzyste. Nazw ulic jako takich nie ma. Taką główną ulicą jest ulica Kolon, czyli właściwie dla Kolumba jest ona poświęcona, ale też jak jedziemy samochodem, to też jest trudno. Dlatego, że jeżeli jedziemy prosto, to musimy wiedzieć, w którą ulicę skręcić, bo nie możemy skręcić w każdą. Jest skręt tylko w co drugą, prawy lub lewy. A pamiętasz, przy jakiej ulicy jest Muzeum Złota? Ja nie pamiętam przy ulicy, ale pamiętam, że ono jest na placu, który się nazywa Placem Kultury. Bo Muzeum Złota należy do banku centralnego. Ale zanim my doszliśmy do Muzeum Złota, to jeszcze się zatrzymaliśmy przy Teatrze Narodowym, który jest naprawdę pięknym budynkiem, bo to jest budynek z końca XIX wieku i zbudowali go w zasadzie ci ludzie, którzy się tutaj wzbogacili na kawie. Ten budynek ma bardzo ładną fasadę, tam jest na przykład po pierwsze taki mały pomniczek Betowena, ale w środku jest bardzo dużo malowideł i jedno z nich dla mnie jest takie dyskusyjne. Ono jest na suficie, bo ono zostało wykonane na zlecenie tamtejszych mieszkańców, ale było wykonane we Włoszech i stamtąd przyjechało. Co ono przedstawia? Ono miało przedstawiać zbiór kawy i bananów. No ale jak my spojrzymy na to, to widać, że ci ludzie, którzy to malowali, nie mieli większego pojęcia, jak wygląda ten zbiór, i to jest raczej dla mnie taka atmosfera piknikowa na tym malowidle. Zostawmy teraz na kawę, banany. Do Muzeum Złota idziemy. Idziemy do Muzeum Złota, które należy do Banku Centralnego w dziewięciu salach naprawdę oglądamy przepiękne rzeczy, niektóre z nich mogą mieć nawet 2,5 tysiąca lat, ale wszystkie pochodzą z okresu prekolumbijskiego. Przede wszystkim należy podziwiać kunszt tamtejszych rzemieślników, dlatego że w gablotach widzimy bardzo małe rzeczy. Mianowicie ja widziałam tam igły, widziałam tam na przykład haczyki na ryby, ale widziałam też koronki na zęby i widać z tego, że ci ludzie którzy w tamtych czasach żyli, oni też mieli pewne umiejętności medyczne. Ale jest bardzo dużo różnych figurek ze złota. Są żaby, posążki bogów, są posążki ludzkie, są też takie posążki o charakterze erotycznym, są też naszyjniki, są też napierśniki albo małe tarcze. Ja myślę, że to raczej powinno się nazywać napierśniki i tam są też wygrawerowane różne zwierzęta. No między innymi są jaguary, są te wielkie harpie, czyli te bardzo to groźne orły największe, które żyją w tym kraju. Ja niestety ich nie widziałam, bo to praktycznie jest niemożliwe, ale też są aligatory. I ja się zaczęłam interesować, dlaczego są aligatory, bo dla mnie aligator zawsze się kojarzył z Florydą, a tutaj okazuje się, że mniej więcej od IV wieku szamani bardzo taką dużą wagę przypisywali aligatorom, dlatego że to im pozwalało utrzymywać prestiż i posłuszeństwo wśród społeczności. O tym się dowiedziałam nie z ulotki, bo takich ulotek tam nie ma, dlatego że oni nie produkują ulotek, ale dowiedziałam się z różnych opisów i warto właściwie w tych miejscach z opisów korzystać. Kolejne popularne miejsce w San Jose to Muzeum Jadeitu, zawiera największą kolekcję produktów. Jadeitowych? No, mówi się, że w obu Amerykach to muzeum rzeczywiście jest ogromne, ale tam jest nie tylko jadeit, też jest ceramika, też jest złoto. To muzeum jest bardzo nowoczesne, dlatego że ono dopiero od kilku lat zostało wyremontowane. Mnie się bardzo podobało, dlatego że chodzi się po szklanych podłogach, przynajmniej na tych kilku piętrach. Tam jest chyba z pięć pięter i naprawdę trzeba mieć dużo czasu, żeby na pewne rzeczy zwrócić uwagę. Także ja. Oczywiście patrzyłam w gabloty, ale też zrobiłam zdjęcia różnych opisów komórką, i później z tych opisów próbowałam czegoś się więcej dowiedzieć. I tak, okazuje się, że przecież jadeitu w Kostaryce nigdy nie było. Tam złóż nie ma, więc ten jadeit mógł pochodzić albo z Gwatemali, albo z Meksyku. Ale archeolodzy, badając te różne przepiękne rzeczy, które oglądamy w muzeum, dopatrzyli się tam takich bardzo dziwnych ornamentów. I to są głównie hieroglify, które przypominają sztukę Majów. I wyciągnięto stąd wniosek, że tamtejsi ludzie musieli rabować pewne rzeczy z grobów Majów ale je troszeczkę zmienili do swoich potrzeb. Mnie się tam też podobały przepiękne napierśniki, które były przeźroczyste i te napierśniki nosiły kobiety z wyższych sfer. Ale też dowiedziałam się sporo na temat szamanów. Mianowicie szamani bardzo dużą wagę przypisywali do polerowanych, świecących kamieni, no między innymi do jadeitu. I oni używając właśnie tych kamieni, a jednocześnie używali rytualne naczynia i te rytualne naczynia też można zobaczyć. To są naczynia ceramiczne, naprawdę przepiękne. One mają głowy w kształcie ptaków, też są pięknie malowane, i oni właśnie mając te magiczne kamienie i te ceramiczne naczynia, potrafili wmówić ludziom ze swojego otoczenia, że poprzez ptaki mogą się w dzień, mogą się przeistoczyć w nocy w jaguary, w harpie, czyli w te groźne orły, nawet węże. Ale jeżeli chodzi o szamanów, to jeszcze w okresie pokolumbijskim. Szamani działali w Kostaryce, mianowicie ja właśnie wyczytałam w tym Muzeum Jadeitu, że ostatniego szamana, który miał bardzo ważne znaczenie polityczne wśród społeczności Indian, zamordowano na początku XX wieku. Jeszcze jest jedna rzecz, na którą zwróciłam uwagę, mianowicie jest ceramiczna głowa, tam jest oczywiście wkładka jadeitowa w zębie i to jest bardzo dziwna. Rzecz. Też świadczy o umiejętnościach medycznych tej społeczności, ale też w tym, że muzeum są też inne rzeczy. Mianowicie są kamienne stoły, one są niskie. Są też bardzo dziwne krzesła, też kamienne, przy których siadali ludzie, ale też jest bardzo dużo różnych instrumentów. I te instrumenty są wykonane z różnych materiałów. I okazuje się, że instrumenty tamtejsza społeczność używała przy różnych okolicznościach, począwszy od urodzenia do śmierci, w czasie uprawy roli, bo to były społeczeństwa rolnicze. I też wiele instrumentów znaleziono w dawnych grobowcach. Na coś jeszcze zwrócimy uwagę w San Jose? Ja myślę, że jeszcze tylko na budynek Muzeum Narodowego, bo my niestety nie zwiedziliśmy Muzeum Narodowego. Dlaczego? Dlatego, że akurat był remont tego działu archeologicznego, a pozostałe miejsca to były głównie wystawy czasowe. Ale Muzeum Archeologiczne jest bardzo ważnym budynkiem, bo to jest dawny budynek bastionu i tam w roku 1949 podpisano Konstytucję II Republiki i między innymi właśnie ta Konstytucja ogłosiła demilitaryzację kraju. Tam nie nie ma armii jest tylko policja a poza tym jeszcze jedna rzecz bezpłatna służba zdrowia dla wszystkich w 1949 roku no co jeszcze jest w San Jose jest przede wszystkim są piękne parki do których warto wejść warto się zatrzymać warto odpocząć jeden z nich nazywa się hiszpański ale największym parkiem jest park Sabana gdzie kiedyś było lotnisko jest to przepiękne miejsce piknikowe oczywiście możemy się napić kawy byliśmy w niedzielę więc wszystkie Lokale były otwarte, wszędzie zapraszają. Kawa jest naprawdę bardzo dobra, bo przecież to jest kraj kawy. Ale ja myślę, że o kawie jeszcze powiem. Dużo było turystów? To znaczy, trudno powiedzieć, czy bo w muzeach nie było dużo turystów. Więcej turystów spotykaliśmy w parkach narodowych. Natomiast tutaj w San Jose raczej, raczej to byli ludzie hiszpańskojęzyczni. Przynajmniej tak zwróciłam na to uwagę. Są też oczywiście prywatne galerie. Mnie się na przykład podobała taka galeria, zapamiętałam nawet nazwę tej galerii: Galeria Namu. I w tej galerii w zasadzie są rzeczy takie jednorazowe, także warto tam wejść. San Jose leży w środkowej części Kostaryki, w gęsto zaludnionej śródgórskiej kotlinie, zwanej Mesetą Centralną. Bardzo żyzna gleba tej kotliny jest idealna do uprawiania kawy właśnie, o której wspomnieliśmy. To kraj, gdzie kawa jest najdłużej uprawiana w Ameryce Południowej. Po bananach kawa to jest drugi najważniejszy produkt eksportowy tego kraju. No tak, o kawie jeszcze za chwileczkę powiemy, ale tam poza San Jose są jeszcze inne miasta. Jest między innymi takie miasto Alahuela. To miasto mnie się bardzo podobało, między innymi dlatego, że to było pierwsze miasto, w którym się zatrzymaliśmy i rano w niedzielę poszliśmy do parku. Alahuela nazywa się miastem mango. Dlaczego? Że w tym parku rosną tylko i wyłącznie drzewa mango. Ale ponieważ to była niedziela, to ludzie przychodzili do parku bardzo wcześnie rano i przynosili jedzenie dla wiewiórek. Ale jedzenia dla wiewiórek nie można tak sobie byle jak rzucić, tylko są specjalne miejsca, karmiki, do których się to jedzenie wkłada. I to było takie śmieszne troszkę może, ale jednocześnie bardzo miłe. Ale może jeszcze... To do wracamy do, do kawy. Do kawy, ja myślę, że wracamy do kawy, bo tutaj też są kontrowersje, skąd ta kawa przyjechała, bo podobno na początku ona została przywieziona z Kuby. Ale na początku nie przywiązywano dużej wagi do wartości kawy, tylko były te drzewka kawowe używane w takich różnych ozdobnych celach, czyli raczej w takich ogrodach. Ale później te prawdziwe ziarna kawy przywieziono z Europy, ale ta kawa, którą przywieziono, to były ziarna, pochodziła z Etiopii albo krajów arabskich. I to jest mniej więcej początek XIX wieku. I od tego momentu się ten boom rozpoczyna. Ale ty wspomniałeś o mesecie centralnym i rzeczywiście tamtej kawy uprawia się najwięcej. Ale jak my spojrzymy na zbocza, bo to są zbocza, to nie są takie plantacje równe na poziomie, tylko to są plantacje na zboczach, to widzimy, że te drzewka kawowe rosną tak bardzo ładnie, tam nie ma bałaganu, tak jakby jeden, jedno drzewko nad drugim rosło. I dlaczego tak jest? Dlatego, że jest, ponieważ kawę się zbiera ręcznie i jeżeli zbieramy kawę z drzewka, które jest wyżej, to możemy się oprzeć o pień drzewka, które jest niżej. Nie możemy się przywiązać przecież do tych drzewek i kawy zbiera się mniej więcej od października do stycznia, czyli w tym okresie, w którym my byliśmy, już było po zbiorach. Ale kiedyś w Kostaryce był taki zwyczaj, że w tym okresie przypadały wakacje szkolne. No teraz niestety dzieci nie chodziły do szkoły, co dla mnie też było takie trochę przykre, smutne, bo jak wiesz, ja lubię dzieci. A w każdej najmniejszej miejscowości, gdzie jest kilka domów, naprawdę jest szkoła i gdzieś tam na uboczu stał sobie ten żółty autobus, no bo nie był potrzebny do przewozu dzieci. A tutaj właśnie dzieci brały często udział. No a w tej chwili wykorzystuje. Się głównie pracowników, robotników, którzy przyjeżdżają z Nikaragui czy Panamy szkoły do były kawy. Zamknięte ze Szkoły były na zamknięte ze względu na pandemię, ale w którymś miejscu nam pani mówiła, że jeden dzień w niektórych miejscowościach dzieci chodzą do szkoły, a tak wszystkie szkoły były zamknięte. Ta kawa, którą się tutaj uprawia, jest naprawdę doskonała. To jest kawa 100% arabika, ale jak gdzieś przeczytałam, nie wiem czy to jest prawda, że. Bo to jest kraj, w którym mieszka niewiele ponad 5 milionów ludzi, że jest podobno ponad 500 milionów drzewek kawowych. Także można sobie przeliczyć, ile jest drzewek kawowych na jednego mieszkańca kraju. Kostaryka jest wciąż aktywna wulkanicznie i sejsmicznie. Ten region zalicza się do Pacyficznego Pierścienia Ognia. Ma ponoć 750 wulkanów. No, zależy, jak to się liczy, bo też bardzo różnie to liczą. Jeżeli policzymy każdy krater, to rzeczywiście tyle może być, ale tak naprawdę formacji jest ja myślę, że mniej niż 120. Natomiast wśród tego są niestety wulkany czynne. I te wulkany, no, może siedem? być 6, może być 7, może być 6, bo to bardzo różnie podają w zależności od tego, od którego wybuchu się liczy. Ale to są wulkany dość specyficzne, bo to są tak zwane stratowulkany, czyli to są takie wulkany, które są poprzedzane trzęsieniem ziemi. To zacznijmy od Parku Narodowego Wulkanu Poas. Jeden z największych na świecie aktywnych kraterów. Tak, to jest taki wulkan, no powiedziałabym wysoki. no wyższy niż nasze rysy, bo ma 2700 ponad metrów nad poziomem morza. No i ten wulkan był podobno spokojny przez 60 lat, ale mniej więcej w roku chyba w 2014 zaczął działać, czyli po 60 latach się ubudził. W związku z tym przez wiele lat był zamknięty i dopiero od 5 lat my możemy do tego parku pojechać. I dojeżdżamy, do parku prowadzi piękna, szeroka droga. I tutaj spotkało nas takie, takie zdziwienie, dlatego że żeby zwiedzić ten Park Narodowy, trzeba było się wcześniej zarejestrować i to online, i już wcześniej za to wejście zapłacić. Ale udało nam się wejść, dlatego że pomogli nam tacy ludzie, w sklepie, do którego też musieliśmy pojechać, a przy okazji kupiłam kawę. Spróbowaliśmy tamtejszych truskawek, bo akurat był to okres dla truskawek bardzo dobre. dobry. Tak, bardzo dobre. I wino z truskawek. jeszcze napiliśmy no nie piłem. Się, Piliśmy jeszcze wino z truskawek. To znaczy, to była degustacja, takie troszeczkę dziwne o smaku owocowym, ale zupełnie inne. No i też spróbowaliśmy tamtejszych serów, dlatego, że Tutaj się też dużo serów produkuje. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często pewne miejsca mesety centralnej nazywane są Szwajcarią Ameryki Środkowej. To no powiedziałabym, że to jest takie dyskusyjne. No może ze względu na miejsca, gdzie nie ma kawy, gdzie są łąki, na których pasą się paswiska, na których pasą się krowy, ale wydaje mi się, że bardziej powiedziałabym, że to jest Szwajcaria pod względem cen, no i dlatego, że nie ma armii. Prawda? Ja bym raczej tutaj tak powiedziała. Ale w końcu udało nam się wejść i zwiedzić to miejsce. Dostaliśmy kaski. Każda grupa dostaje kaski takie ochronne na głowę w jednakowym kolorze. Oczywiście myjemy ręce. My mamy mierzoną temperaturę i podążamy w kierunku tego właśnie krateru, dochodzimy do barierek. Możemy spojrzeć rzeczywiście na fantastyczny krater, który dochodzi do dwóch kilometrów W niektórych miejscach, bo to jest dyskusyjne czy 1800 m, czy 2 km, i w dół jest 300 metrów i na dole jest przepiękne jeziorko. W kolorze takim błękitnym, turkusowym była piękna pogoda. Widać było nawet bez chmur wulkan Arenal, do którego też tam pojedziemy, dlatego, że Wulkan Arenal bardzo rzadko jest widoczny bez zachmurzenia. No i teraz możemy tam być, ze względu na to, że to jest miejsce monitorowane, nie za długo, do 20 minut, a strażnik parku pilnuje, bo identyfikuje nas po kolorach kasków. No ale my troszeczkę z kolegą byliśmy dłużej i mieliśmy jakąś taką dyspensę nawet na to, bo tam coś zagadaliśmy tego pana i się nam udało. Ja zwróciłam uwagę na to, że tam jest coś w rodzaju takiego schronu. Tam piszą różne rzeczy, między innymi kiedy był wybuch, ile ludzi zginęło i tak dalej, ale też jest tam taki napis nie panikuj i w razie czego schroń się tam, gdyby się coś zaczęło dziać, bo widać, że wulkan działa. Tam też widać takie opary, no i też pachnie siarkowodorem. No i potem Wracamy, kaski oddajemy do dezynfekcji i możemy sobie pojechać. Około 40 km od San Jose, obok parku narodowego wulkanu Poas mamy ogrody. Wodospadu La Paz. To jest prywatny park ekologiczny. Tak, prywatny park ekologiczny i bardzo drogi. Na szczęście nam się udało. Ale być. tam wszystko jest drogie. Tam jest wszystko drogie, ale niektóre ceny są naprawdę zaskakująco wysokie. Ale miejsce naprawdę piękne, drogi, ścieżki trekkingowe są doskonale utrzymane, no ale oczywiście za to wszystko trzeba zapłacić. Trasa prowadzi do pięciu naturalnych wodospadów, które w zasadzie są utworzone na bazie tej rzeki o takiej samej nazwie jak ogrody La Paz. I tak naprawdę jeszcze prowadzą one przez las, który jest namiastką lasu deszczowego. No i też oczywiście padało. Ale oprócz tego, że widzimy te przepiękne wodospady, my możemy zapoznać się z florą i fauną Kostaryki, na co też warto zwrócić uwagę. Wprawdzie ptaki, tukany czy wielkie ary były w wolierach, ale w bardzo takich przestronnych klatkach były małpy, które tam żyją. My potem takie małpy będziemy spotykać w różnych parkach narodowych, ale też jest przepiękne miejsce, mianowicie miejsce, gdzie możemy obserwować motyle, czyli to jest taki ogród motyli i tam przede wszystkim to niebieskie, są niebieskie, ogromne. ogromne motyle, one nawet na ręce potrafią usiąść, ale jak motyl usiądzie i złoży skrzydełka, to już nie jest niebieski, tylko to jego ubarwienie przypomina ubarwienie sowy. Naprawdę wygląda bardzo groźnie. Natomiast tam jest też miejsce, gdzie się te motyle wylęgają, a te, które niestety zakończą swój żywot, potem są umieszczane w takich gablotach jako dekoracja. Ale może ja jeszcze tutaj powiem o kolibrach, dlatego, że w tym miejscu też można obserwować kolibry. Kolibry występują tylko w Amerykach, nie ma w żadnym innym miejscu na świecie, to jest najmniejszy ptaszek świata. Ja wyczytałam, właśnie tam była taka informacja na temat tych ptaszków, że on może przelecieć nawet bez odpoczynku do 800 kilometrów. Ale nam się wydaje, że on tylko lata. Nie. On w ciągu tego swojego przelotu w zasadzie tylko 20% jest w locie, ale tak naprawdę to on musi też w czasie tego lotu jeść. I co on je? Mianowicie je nektar i je insekty, maleńkie insekty. Dla Dlatego, że bardzo dużo energii traci na ten ruch i w związku z tym też potrzebuje białko. I może jeszcze taka jedna ciekawostka, która mnie naprawdę zaskoczyła, że wśród tego ptasiego całego towarzystwa, to on w stosunku do masy ciała, przecież on jest najmniejszy, prawda, wśród ptaków, to jego mózg i serce jest największe w stosunku do. Do masy ciała. Ale musi też odpoczywać, prawda? No bo każdy musi odpoczywać, nawet taki maleńki koliber. I kiedy odpoczywa? Wtedy, kiedy zakłada gniazdko. A te gniazdka to są naprawdę maleńkie, to naprawdę jest trudno zobaczyć, to tylko ja widziałam na zdjęciach, to są maleńkie czareczki. Park Narodowy Wulkanu Irasu hipnotyzuje mieszanką księżycowych i tropikalnych krajobrazów. Ma 3432 metry to jest najwyższy wulkan Kostaryki, aktywny, ostatnia erupcja miała miejsce w 1994 roku. Krater ze szmaragdowym jeziorem. To znaczy to jest rzeczywiście opisane, że jest na tak zdjęciach, widać. ale nie widzieliśmy, nie było wody. Nie było wody. On ma w ogóle pięć kraterów. Widzieliśmy dwa kratery, przy czym jeden był bez wody, a drugi był szary. Nie było, nie było wody. Prawdopodobnie było sucho i woda może gdzieś tam się wydostała na zewnątrz, ale Krajobraz rzeczywiście jest księżycowy. Tu oczywiście znowu jest wymagane wejście online, czyli wcześniejsza rezerwacja. Ja może wspomnę o takim wydarzeniu, bo największy wybuch tego wulkanu był w 1963 roku, ja akurat wtedy. Do Kostaryki przyleciał Kennedy, no i niestety w ciągu dwóch lat wulkan działał. Ludzie wtedy nosili parasole, bo wszystko było zasypane popiołem, nawet trzeba było używać sztuczne oświetlenie w ciągu dnia. Dachy domów właściwie tutaj Kostaryka poniosła naprawdę ogromne straty. Ten wulkan oczywiście w tej chwili jest nieczynny, ale też jest wszystko monitorowane. Tam można sobie pospacerować więcej niż w przypadku wulkanu Poaz, dlatego że jest takie miejsce, oni to nazywają, przewodnicy nazywają to plażą popiołu. Rzeczywiście ponad kilometr jest taka plaża, która jest ciemna, to jest popiół powulkaniczny, pylisty, od czasu do czasu gdzieś tam zaczyna już rosnąć trawa. Ale jeżeli jesteśmy w tym miejscu, to trzeba pamiętać, że należy wcześniej wyjechać. Dlaczego? Dlatego że około południa Zmienia się bardzo pogoda. Przychodzi mgła, nie wiadomo skąd i my to przeżyliśmy i robi się bardzo zimno. To jest ponad 3400 metrów i my potem zjeżdżaliśmy w takiej pogodzie i naprawdę zjazd był niebezpieczny dlatego że drogi wąskie, szutrowe w większości. My mieliśmy samochód 4x4 z napędem na 4 koła, czyli tutaj on zdawał egzamin, ale nie było nic widać. A z dołu też przyjeżdżały samochody, także ten zjazd nie jest bezpieczny. Ale trzeba pamiętać, że Trzeba tam być wcześniej, dlatego że niestety, jeżeli będziemy później, to nic nie zobaczymy. Będzie tylko mgła i też może nawet być, no i zimno. Kolejny czynny stratowulkan na naszej trasie, Turrialba, blisko Irasu. Jego erupcja z 2015 roku była chyba największą erupcją tego wulkanu od 1866 roku. Tak, no bo on był przez 150 lat, tak jak mówisz, prawda? On był w ogóle nieczynny, bo w ogóle nie działał, ale w tej chwili tam niestety nie można tam dojść, bo jest niebezpieczny. Chociaż z daleka widzieliśmy taki mały dymek, także nie jest aż taki groźny, niemniej jednak, Monitoring wskazuje na to, że lepiej ten wulkan zamknąć, ale na stokach tego wulkanu jest miejsce archeologiczne i to miejsce archeologiczne nazywa się Guajabo i to jest miejsce do którego dotarliśmy po bardzo takiej Drodze, też oczywiście drodze typowo szutrowej, i to jest dawna osada prekolumbijska. Co tam zostało? A mianowicie, zostały tam kamienne ruiny, też pozostały kamienne drogi, które rozchodziły się promieniście, ale ja też zwróciłam uwagę na system doprowadzania wody. Mianowicie ten system doprowadzania wody jednak jest bardzo ciekawy i świadczy o dużych umiejętnościach tamtej społeczności, dlatego że wodę doprowadzano na wyższe pomieszczenia. Tam jest oprócz tego wulkanu. Który nazywa się Turialba, jest też miasto Turialba i archeolodzy wykazali w oparciu o różne badania, bo nie ma żadnych opisów, nic się nie, nie zachowało z tego okresu, bo mniej więcej z początkiem XV wieku to miasto przestało istnieć. Tam nie ma żadnych dokumentów na ten temat i oni stwierdzili, że tam musiało być duże miasto i drogi, które tam staleziono, to są drogi dość szerokie, naprawdę precyzyjnie zrobione one są z otoczaków rzecznych. I te drogi według opisów, to wszystko wiem z opisów, które są na miejscu, one mogły nawet mieć długość od 4 do 5 kilometrów. Ale nawet niektórzy archeolodzy idą dalej, że nawet mogły one prowadzić do oceanów. Tam oczywiście są jeszcze inne znaleziska, są też groby. Oczywiście te groby są puste, są też w dwóch miejscach, są hieroglify, też były różne statuetki, ale te statuetki oczywiście zabrano i przeniesiono do muzeum. Jakie to miejsce miało znaczenie? Znaczenie. Otóż też nie ma tutaj zgodności. Albo mogło mieć charakter religijny, albo administracyjny, albo mieszany. Być może, że w przyszłości się dowiemy, ale na razie nie wiemy o tym więcej nic. W miejscowości Ujaraz znajdują się ruiny jednego z najstarszych kościołów katolickich Kostaryki, zbudowanego w XV wieku, w okresie wczesnego kolonializmu. To są ruiny kościoła, które też oczywiście związane są z legendą, i to z legendą taką powiedziałabym dość dziwną, mianowicie podobno Indianin w tamtych czasach, a byli to już wtedy Franciszkanie, ukazała mu się dziwna postać, i Franciszkanie uznali, że to była postać Matki Boskiej. No i potem. Chciano przenieść drzewo w inne miejsce, dlatego że Indianie zajmowali się właśnie pozyskiwaniem drewna, ale niestety to się nie udało. I w związku z tym zbudowano tam kościół. Ale po stu latach najpierw kaplicę potem kościół, ale niestety 100 lat po jego. Zabudowie. Nastąpiło trzęsienie ziemi, i to, co oglądamy, to jest ruina. Ale też jest miejsce bardzo ładne, bo jest w parku, są piękne drzewa, są ptaki. 15 kilometrów od stolicy, u stóp wulkanu Irasu, leży miasto Kartago. Zostało założone w 1563 roku. Do 1823 roku pełniło funkcję stolicy. To centrum religijne kraju. Tak, ale dlaczego przeniesiono tę stolicę, do, stolicę z Kartago do San Jose? Bo tam były trzęsienia ziemi, bardzo silne trzęsienia ziemi. Nawet my możemy oglądać ruiny katedry, która nie została odbudowana. A to centrum religijne znów jest związane z taką legendą, dlatego że w miejscu, gdzie dzisiaj stoi taki no, ogromny, nowoczesny kościół, nie te ruiny, które też są bardzo zadbane, tam stoi ogromny kościół, który liczy sobie około 100 lat, i w tym miejscu. Podobno w połowie XVII wieku też znaleziona została albo się ukazała figurka Matki Boskiej. I tej figurki nie udało się nigdzie przenieść, i w tym miejscu pobudowano kościół. Jest to miejsce religijne, szczególnie w dniu 2 sierpnia, tam jest uroczysta procesja w Kartago. Ale samo Kartago. Poza tymi dwoma miejscami to interesujące nie jest. No, chyba że na bazar pójdziemy i obejrzymy sobie różne owoce. Może ja tutaj wspomnę, bo jesteśmy jeszcze w rejonie Mesety Centralnej, że tutaj po drodze jedliśmy Pechi Baje. To są takie bardzo dziwne owoce. One są takiej wielkości mniej więcej do 7 centymetrów. To jest rodzaj palmy i w zasadzie przynoszą je przy drogach ludzie, którzy je uprawiają i pani nam przekroiła i spływaliśmy. No, smak dziwny. Powiedziałabym, smakuje jak niedogotowany ziemniak, a później przeczytałam, że podobno się nie powinno ich jeść na surowo, no ale nie mieliśmy żadnych sensacji. Na peryferiach Kartago znajdują się prowadzone przez Uniwersytet Kostaryki ogrody botaniczne Lancaster. Jeden z najbardziej cenionych ogrodów botanicznych obu Ameryk powstały w 1900 17, dzięki staraniom Brytyjczyka Charlesa Lancastera Wellsa, Ogrody są fascynujące, dlatego że udało się tutaj w zasadzie odrodzić las wtórny. I przede wszystkim te ogrody są podzielone na kilka kolekcji. No, mnie się bardzo podobało po pierwsze. Miejsce, gdzie pokazują paprocie. Naprawdę paproci w Kostaryce jest ponad 1200 gatunków, a tutaj nawet rosną paprocie drzewiaste. Są poza tym liczne bromelie. Bromelie też w lasach spotykamy jako epifity, ale może na marginesie dodam, że bromeliami są też ananasy, które rosną na ziemi, bo przecież nie wszystkie, prawda, bromelie rosną tylko na drzewach i bromelie nie są Pasożytami, dlatego że one wykorzystują zarówno wodę opadową, tak jak i to, co spadnie z drzew, na których rosną. Jest też ogród japoński. Ten ogród japoński jest utworzony w oparciu o różne bambusy od najmniejszych, drobnych traw, a skończywszy na ogromnych bambusowych drzewach. No, też jest duża kolekcja helikoni, duża kolekcja imbirów, bananowców. Są też kaktusy, są też różne sukulenty sprowadzone z Afryki. Nie tylko są te. Drzewa i rośliny, które aktualnie widzimy, ale również się uprawia wiele roślin, i oni się tym chwalą, ale jeszcze są przepiękne storczyki. I tutaj te storczyki akurat mieliśmy szczęście, że były w pełni kwitnienia. Oczywiście są storczyki rodzime i są storczyki sprowadzane z zagranicy. Ja tutaj nawet widziałam przepięknie kwitnące katleje. Można zobaczyć storczyki ogromne, ale również miniaturki, i na to trzeba zwracać uwagę. Można też zobaczyć narodowy storczyk korsy on jest w takim kolorze amarantowym, nie wiem jak się nazywa, bo tam była tylko nazwa łacińska. Poza tym, jeżeli my jesteśmy w parkach narodowych, to tam też są storczyki, ale storczyków my nie zobaczymy, dlatego że one pną się ku górze, bo one potrzebują światła i niestety nie jesteśmy w stanie ich zobaczyć. Także, jak ktoś chce zobaczyć storczyki, to właśnie trzeba je zobaczyć w takich ogrodach. Teraz jedziemy do malowniczej doliny Orosi. Orosi to miasto około 35 km od San Jose. Lasy deszczowe, wulkany, wzgórza i doliny, rzędy kawy i trzciny cukrowej. Piękny region Orosi. Tak, region jest przepiękny, piękne miejsce. No my niestety nie mieliśmy czasu na dłuższe zwiedzanie, ale zatrzymaliśmy się w samym miasteczku o Rosji, gdzie jeszcze jest, powiedziałabym, taka atmosfera starej Kostaryki. Mianowicie tam jest też klasztor franciszkanów z muzeum, takie bardzo klimatyczne miejsce, warto tam wejść, warto zobaczyć. Są pamiątki, ale też cała dolina jest bardzo piękna, bo my byliśmy w okresie kwitnienia tych przepięknych drzew, które kwitną na taki kolor powiedziałabym ciemno-pomarańczowy. W tym czasie, w którym my byliśmy, tylko były kwiaty, bo liście się pojawiają później i rzeczywiście drzewa wyglądały na tle błękitnego nieba, o ile takie było, jakby płonęły. To naprawdę wyglądało cudownie i spadały oczywiście płatki, więc na dole też były kobiercy kwiatów. No i ja podniosłam sobie taki płatek, powąchałam go, te drzewa nie pachną. Ale jak one wyglądają? Są podobne do płatków akacji, mają taki bardzo duży kolec i bardzo często też te drzewa są sadzone na plantacjach kawy. Także naprawdę w okresie kwitnienia meseta centralna jest, powiedziałabym, bajkowa. Widzieliśmy też wysokie drzewa, inne zupełnie, na których były takie długie, wiszące gniazda. I te gniazda wyglądały tak jak gniazda wikłaczy, ale wikłacze są tylko w Afryce. Natomiast te gniazda są bardzo duże, nawet sięgają jednego metra, ale są na drzewach bardzo wysokich, powyżej 20 metrów. I to są gniazda, które które należą do ptaków, które się nazywają tutaj Montezuma Oropendola. Nazwa Montezuma, skąd ona się bierze? Otóż została ona nadana na cześć asteckiego Montezumy II. Są to piękne ptaki, naprawdę. My widzieliśmy tych ptaków bardzo dużo. Kolorowe, widzę Nie na Nie do zdjęcia. końca kolorowe właśnie, bo... No, te dzióbki mają takie... Dzióbki mają kolorowe. No właśnie. I, tutaj przy... I końcówki... Koń... Ogony mają Ogon, przede wszystkim piękne. Ogony mają żółte. Wyglądają fantastycznie w Locie, natomiast wrażenie robią, że są czarne, ale tak naprawdę czarne nie są. Ja widziałam jednego szybko w przelocie bliżej, to wydaje się, że on jest taki ciemnobrązowy, połyskujący i są to duże ptaki, bo one nawet mogą dochodzić do wielkości naszych kruków. Także to są ptaki duże. To są ptaki bardzo waleczne, dlatego że my obserwowaliśmy te ptaki w okresie lęgowym, więc one walczyły z drugimi samcami, ale co jeszcze jest ciekawe, że one do tych worków to wchodzą od góry. Nie od dołu, ale samiczka jest mała. Samiczka jest naprawdę maleńka, i jeżeli byśmy tak porównali wielkość, to wydaje mi się, że ona jest nawet do połowy tego swojego partnera. I tak naprawdę jest to dość dziwne, właśnie w tym świecie, ptasim. I z czego to się bierze? Otóż to się prawdopodobnie Przynajmniej tak ornitolodzy twierdzą, bierze się z różnic żerowania. Otóż samiczki żerują na cienkich gałązkach i tam znajdują sobie owady, które znajdują się między listkami, natomiast samce żerują na bromeliach, bo my potem te oropendole też zobaczymy w jednym z rezerwatów. Teraz jedziemy w kierunku miasta Sarci, około godziny od stolicy. Ale po drodze jeszcze mamy takie śmieszne miasto o takiej śmiesznej nazwie Grecja. No, czyli my często mówiliśmy Grecja, ale tak się nie powinno chyba wymyślić mawiać I tam z daleka widać ogromny kościół. I ten kościół jest brązowy, jego okienice są białe i wejścia też są białe. I ten kościół jest blaszany. Warto podejść do tego kościoła, popukać w ściany i rzeczywiście jest z blachy. To jest kościół, który został przywieziony z Belgii w końcu XIX wieku i tam został postawiony. A Sarci jest też miejscem bardzo ciekawym. Dlaczego? Dlatego, że jak się zbliżamy do Sarci, to jest pełno reklam, meble, meble z bardzo różnych gatunków drewna, ale nagle się zaczynają pojawiać takie okrągłe dekoracje na kolorowo malowane, to są koła i przypominają one mandala. Jest taka też tradycja, skąd się to wzięło, mianowicie ponad 100 lat temu jeden z tamtejszych wieśniaków postanowił, może miał czas, a może nie miał czasu na coś innego, pomalować koła swojego wozu w takie właśnie różne kolory i od tego zaczęli różni ludzie brać przykład i nawet okazało się, że mogli nawet nawet na podstawie z jednej strony barwy tych kół, a z drugiej strony w oparciu o dźwięk, dlatego, że nie było normalnych dróg, tylko były drogi szutrowo-kamieniste, w związku z tym, ponieważ nie było opon, tylko były obręcze, obręcze każdego koła miały inny dźwięk. Mówiono nawet wtedy o muzyce, o melodii, o melodii kół. Dzisiaj oczywiście już takich wozów nie ma, ale są one produkowane albo jako maleńkie miniaturki, można kupić jako pamiątki, albo duże, w takiej normalnej wielkości, które są Ozdobami hoteli, ewentualnie prywatnych posesji. Także w sarci się warto naprawdę zatrzymać i nawet można zobaczyć, jak oni to malują, bo to nie jest żadna mechaniczna praca. Panowie, widziałam panów, którzy malują to ręcznie, widziałam całe zestawy palety farb, które są stosowane. Dzisiaj już oprócz takich typowych wzorów geometrycznych, nawet tam się jeszcze dodaje jakieś figurki ptaków, ewentualnie zwierząt i roślin, nie tylko geometria. Lubimy parki, więc zatrzymamy się teraz w ładnym górskim miasteczku Sarcero. Tak, to jest takie miasteczko, powiedziałabym, z parkiem, ale park nie jest taki poza miastem, bo on jest blisko kościoła. I tam takie dziwne figury zwracają uwagę. Widać, że to jest sztucznie robione, rzeczywiście tak jest, dlatego że człowiek, który jest odpowiedzialny za to, on już w tej chwili nie żyje, ale ta tradycja jest zachowana. On ponad 40 lat codziennie podobno właśnie te figury z roślin przygotowywał. To są chyba z cyprysów. Te figury tam są bardzo różne, bo są takie jakby aleje, ale też jest na przykład Chrystus z krzyżem, też jest na przykład kot, który jedzie na rowerze i ta tradycja została zachowana. A dlaczego on to robił? Dlatego, że nie miał pieniędzy na inne materiały, nawet na glinę podobno nie miał, a tutaj właściwie te rośliny były pod ręką i mógł sobie pozwolić, mógł tą swoją fantazję tutaj wydobywać, i to zostaje. To jest rzeczywiście ładne miejsce, można sobie tam pospacerować i też wejść do kościoła, bo kościół jest na wzgórzu, a park jest na dole. Wspominaliśmy już dziś o Parku Narodowym Wulkanu Arenal i teraz w nim jesteśmy. Uważany ten wulkan był zauśpiony do 1968 roku. Wulkan ma idealny kształt stożka? No mat, Ja go widziałam tylko w całości, czyli bez chmur, tylko z Parku Narodowego Połaz, czyli z okolic wulkanu Połaz. Natomiast w wielu miejscach widzieliśmy wulkan, ale nigdy się nie udało nam zobaczyć wulkanu bez chmur. Żeby zwiedzić Park Narodowy Arenal i w ogóle być blisko tego wulkanu, to trzeba dojechać do... Do miejscowości La Fortuna. I tutaj się zmienia już zupełnie w zasadzie krajobraz. Z tego krajobrazu, o którym my, my mówiliśmy. Mianowicie na początku i jeszcze jest jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła, mianowicie zmiana pogody. Zaczyna się pojawiać więcej deszczu, dlatego, że my zbliżamy się do miejsc, w którym się zaczynają pojawiać lasy deszczowe. Tak, my rzeczywiście pojechaliśmy do Parku Narodowego następnego dnia i przy wjeździe powitały nas kolibry. Przy wjeździe do parku naprawdę były kolibry, tylko że te kolibry nie były kolorowe. I to było dla mnie zaskoczenie i potem zaczęłam czytać, bo okazuje się, że w piórach kolibrów nie ma pigmentu. Czyli to, co my widzimy, to jest ten kolor, piękny kolor. W czasie, jak on tam trzepocze tymi skrzydełkami, to jest efekt refrakcji. Także też kolejna ciekawostka o kolibrach. No i wyszliśmy do Parku Narodowego. O czym trzeba pamiętać, jak się takie parki zwiedza? Że powinno się przyjechać zawsze wcześniej rano, już z jednej strony ze względu na zmianę pogody, a z drugiej strony, że wszędzie jest napisane o której godzinie trzeba to miejsce opuścić. Tutaj zapamiętam, że było dokładnie o 2.30 było ostatnie wejście. I już nie można później do parku wejść. I są ścieżki, są liczne ścieżki. Niektóre z nich prowadzą po lawie, wzdłuż tam, gdzie był ten wybuch w 1968 roku, ale też jest jedna ścieżka, taka naokoło, która prowadzi pod lawę. Która związana jest z wybuchem w roku 1992, bo oni to wszędzie podkreślają. Wychodzi się na takie miejsce widokowe i można sobie spojrzeć na wulkan, ale poza tym tam jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, jak odradza się przyroda. No i tam były storczyki. Były cztery gatunki storczyków, także to też było bardzo takie ciekawe. I tak posłuchałam przewodnika, który był z grupą obok, o czym on mówił. Tam jest jezioro. Tam jest też jezioro i na to jezioro można wyjść. I tu na szczęście, bo w większości, ja może tego nie powiedziałam, że te wejścia do parków narodowych z jednej strony są drogie, a z drugiej strony są to jednodniowe bilety. I jeżeli jest kilka wejść, to przeważnie za każde trzeba zapłacić. Ale mało tego, jeszcze są prywatne ścieżki. Tutaj na przykład na tereny Parku Narodowego Arenal, dosłownie mniej więcej 5 minut spaceru. Takiego. Wolnego spaceru jest kolejna ścieżka prywatna, ale wszystkie są oddzielnie płatne. Ale tutaj było tak, że na te dwie ścieżki można było wejść na ten sam bilet. I tam rzeczywiście dochodzi się do jeziora, które jest największe w kraju. Poza tym. Jest jeszcze takie zastrzeżenie, że chociaż szlak był bardzo prosty, że trzeba mieć gumowce. Dlaczego? Dlatego, że tam występuje wąż koralowy. No ja nie miałam gumowców, bo nawet nie miałam takiego zamiaru, żeby takie obuwie zabrać. Aczkolwiek w pewnych miejscach naprawdę ono jest niezbędne. Ale węża koralowego tu nie widziałam, aczkolwiek wiem jak wąż koralowy wygląda, bo ja go widziałam na Florydzie. Ale co się tutaj chroni? Tutaj się chroni takiego ptaszka. Dlaczego właśnie ten szlak powstał? Bo on stosunkowo niedawno został otwarty, który nazywa się motmot. -mot. No to jest nazwa, którą ja spisałam z tablicy, tam się udało tego ptaszka zobaczyć. To jest ptaszek nieduży, no może wielkości kosa, ale wygląda śmiesznie, dlatego że na końcu ogona ma takie dwie bardzo długie sterówki, które są prawie długości jego ciała, a na końcu są takie pędzelki i tego ptaszka tam właśnie chronimy. I tutaj po raz pierwszy widziałam tukana w locie, właściwie szybciuteńko przeleciał, ale naprawdę po raz pierwszy widziałam tukana na żywo poza wolierą. Ale jeszcze Jak jesteśmy właśnie w Parku Narodowym Arenali, ale nie tylko w parku, ale w tej miejscowości La Fortuna, tam jest bardzo dużo różnych gorących źródeł. I te gorące źródła są utworzone na bazie rzeki, która wypływa z podnóża wulkanu. Te takie prywatne są naprawdę bardzo drogie, ale nam się udało wykąpać w rzece. Rzeka ma temperaturę naprawdę do 40 stopni. No może ja powiedziałam szumnie o kąpieli, ale to wygląda w ten sposób, że schodzimy do rzeki, rzeka jest kamienistą. Najlepiej zejść w butach, o ile je mamy, trzeba się położyć na kamieniach, najlepiej znaleźć jeszcze sobie kamień, który możemy położyć pod głowę, no i kładziemy się w tej rzece, rzeczywiście jest bardzo ciepło. no Nad nami mogą przelecieć ptaki, też przeleciał koliber, potem zaczął padać deszcz, ale nikt nie uciekał. Rzeka nazywa się tabaką. I te najdroższe Kurorty takie zbudowane na bazie tej rzeki, bardzo drogie, rzeczywiście atrakcyjne. Tak jak widziałam na zdjęciach, na folderach, to są naprawdę drogie i piękne na pewno. Teraz przed nami fantastyczna rzeka. W Parku Narodowym wulkanu Tenorio, jednej z najpiękniejszych dżungli w Kostaryce, zobaczymy najbardziej niebieską rzekę świata: Rio Celeste za ten błękit odpowiada glinokrzemian. Tak, odpowiada glinokrzemian, ale my mieliśmy takie minorowe miny, jak jechaliśmy w kierunku właśnie tego parku. Dlaczego? Dlatego, że bardzo się zmieniła pogoda, bo w rejonie wulkanu Arenal do południa jest pogoda, powiedziałabym, przyzwoita, jeżeli mogę użyć takiego słowa, a później zaczyna padać deszcz, robi się zimno, jest mgła. Ale tym razem, jak wyjechaliśmy rano, też nie było pogody i się bardzo martwiliśmy, dlatego, że wtedy nie widać błękitów rzeki. Wtedy no ona jest bór. No, ale mieliśmy szczęście, i w międzyczasie pogoda się poprawiła, i rzeczywiście rzeka była błękitna. Aczkolwiek nasz spacer był taki troszeczkę trudny, dlatego że było bardzo dużo błota. Ale poza błękitną rzeką jeszcze tam jest przepiękny wodospad. Wodospad może nie jest duży, bo ma około 30 metrów, ale spada do takiego błękitnego jeziorka. Ale żeby do tego wodospadu dojść, to trzeba pokonać, bo policzyłam 260 stopni, góra-dół, czyli w obie strony. Ale te stopnie są niestety bardzo wysokie. Ja powiedziałabym, że dla Wielkoludów. Miałam trudności, żeby takie stopnie nawet pokonać. Taka niezła wspinaczka. Dlaczego ta rzeka ma taki kolor? No, Ty powiedziałeś, że tam są te glinokrzemiany. Rzeczywiście tak jest, ale one mają różną wielkość kryształów. Tam mniej więcej od 180 do ponad 500 nanometrów mają taką wielkość i te kryształy duże opadają, ale dno rzeki jest białe. Natomiast to, co my widzimy, ten błękit, bo pH wody jest kwaśny, czyli czyli w zasadzie jest taka lekko kwasowa ta woda, to jest efekt załamania światła. I rzeczywiście jak, czyli działają tutaj prawa fizyki, a nie szamani i nie żadni kosmici, jakby tutaj może niektórzy powiedzieli. Szamanów tam już nie ma. No, ale ja myślę, że może jeszcze gdzieś tam się, chociaż mimo, że tego zamówić. Zamuchowa... Szamanów znajdziemy w Jakucji. Ym, tak, tak. Ja, byliśmy tydzień tak, temu. No, tak. W Kostaryce wyróżnia się cztery pasma górskie zwane kordylierami. Jednym z nich jest... Cordillera de Guanacaste w północno-zachodniej Kostaryce. Tutaj, jak się już jedzie w, w kierunku tego miejsca, to czujemy się tak, jakbyśmy byli troszkę w innym kraju. Dlatego, że z jednej strony Kostaryka ma Pacyfik. Natomiast z drugiej strony ma Morze Karaibskie, czyli w zasadzie jest wpływ Atlantyku. I to jest zupełnie inna pogoda. Od strony Pacyfiku klimat jest bardziej suchy, jest mniej upadów. I pola, które się pojawiają, takie przestrzenie, to są takiego koloru żółtego. To one są takie, powiedziałabym, bure, a na nich pasą się białe krowy i te krowy są bardzo kościste. Ale mleko na pewno dają, bo sery sprzedają wszędzie. Ale jeszcze tam są bardzo ciekawe drzewa. Te drzewa nazywają się guanacaste. I to drzewo guanacaste, no, no ja tutaj mam nie, Niestety na zdjęciach nie ma. Ono jest na, na monecie, na banknocie. Tysiąc kolonów. Rzeczywiście ono tutaj jest. Tysiąc kolonów to jest no więcej niż jeden dolar, bo jeden dolar to jest 600. Czyli na, tu właśnie na tym banknocie jest to drzewo. Czyli to jest takie drzewo pomnikowe. Oni takie nazywają. Ale jeszcze wcześniej były inne drzewa. One były całkowicie żółte. I te drzewa nazywają się tababuja. Też są piękne drzewa. Ja te drzewa też wcześniej widziałam na Floridzie, ale nie aż takie wysokie. Natomiast Tutaj rzeczywiście wyglądają, powiedziałabym, zjawiskowo. No i przy okazji, jadąc właśnie w tamto miejsce mieliśmy okazję obserwować tukany. Ja po raz pierwszy w życiu naprawdę w Kostaryce widziałam tukany, które dziko żyją i to jest zupełnie co innego niż obejrzeć w wolierach, bo one się tam odzywają. Jeżeli tukan się nie odzywa, to my go nie zobaczymy, bo on się bardzo dobrze kamufluje w miejscu, gdzie siedzi, ale często są na wysokich drzewach i wtedy one się dość charakterystycznie odzywają i to są te tukany. Ja tutaj specjalnie wzięłam sobie pocztówkę, żeby nie zapomnieć ten tukan nazywa się tenczo i rzeczywiście ma duży dziób. I ten dziób robi wrażenie, że on jest ciężki, ale on ciężki nie jest, bo nie może być ciężki. On ma w środku komory powietrzne. Tukany są leniwe, tak naprawdę, z natury. One niewiele latają, chętnie odpoczywają, i jak odpoczywają, to dziób kładą do tyłu na grzbiecie i przykrywają go bardzo szczelnie ogonem. Dlatego, że Udało mi się gdzieś tam dowiedzieć, mam nadzieję, że to jest prawda, bo to są takie opisy sporządzone przez ornitologów, że w ten sposób on zmniejsza jakby ciepłotę ciała, czyli w ten sposób ten dziób działa jakby klimatyzator. Tukanów w Kostaryce jest sześć różnych o różnej wielkości właśnie ten, o którym mówię, którego widzieliśmy, to jest najbardziej, najbardziej typowy. I rzeczywiście tukana najlepiej się ogląda, jak on się odzywa. Bo wtedy rzeczywiście on, jego głos jest naprawdę donośny. U stóp Kordyliery Guanacaste leży miasto Liberia. To jest trzecie co do wielkości miasto w Kostaryce, najbardziej przesiąknięte kulturą hiszpańską w tym kraju, jak czytam. Tam nawet kultywuje się popołudniową fiestę. Tak, ale mnie ta Liberia to się z czymś innym zupełnie skojarzyła. Nie z czym? Z, a mi się skojarzyła z ogromną ilością ptaków, dlatego że jak wjechaliśmy do miasta Liberia, to ja się poczułam tak, jakbyśmy byli w filmie ptaki. Mianowicie tam były setki, a nawet tysiące ptaków. Ja niestety nie znam nazwy tych ptaków, ale one były mniej więcej wielkości naszego kosa, tylko długi ogon i to były ptaki czarne, połyskujące, one siedziały wszędzie. Każde drzewko, które było w centrum miasta było dosłownie oblepione. Wrzask ptaków był taki, że nie było możliwości normalnej rozmowy, nie można było rozmawiać przez telefony, a musieliśmy znaleźć nocleg, bo w Liberii właśnie mieliśmy nocleg. A do tego w Liberii ty mówisz, że to jest trzecie miasto, ale tam nie ma. Nazw ulic, nie ma żadnych numerów domów, nie ma niczego. Wszystko się orientujemy według jakichś opisów. Także mnie się z tym głównie skojarzyła Liberia. No i oczywiście później z różnymi wycieczkami w kierunku Pacyfiku, ale to już były następnego dnia. Niedaleko znajduje się Park Narodowy Wulkanu Rincon de la Vieja, wulkanu aktywnego oczywiście, który przebudził się w 2016 roku. Park ma liczne gorące źródła i wodospady i około miliona lat. Tak, miliona lat, ale są dwa wejścia do parku. Każde jest z innej strony i każde jest osobno płatne. Także nie ma biletu na jeden dzień. No i wybraliśmy jedno z nich. I to miejsce nazywa się Kotły. Trzeba oczywiście dojechać. Droga jest typowo szutrowo-kamienista, pylista. Szybkość samochodu od 15 do 20 km na godzinę. Część drogi jest drogą prywatną, za którą jeszcze trzeba dodatkowo zapłacić. Wulkan oczywiście działa, ale też spotkało nas takie. Bardzo dziwne zjawisko, mianowicie była piękna pogoda, było bardzo gorąco. Kilka kilometrów od wejścia do parku są te wulkany, i tam były ciężkie chmury. Najprawdopodobniej to były chmury deszczowe. I wiatr był tak silny, że my odnosiliśmy wrażenie, że na nas pada. To było takie, takie dość dziwne, ale nie było deszczu w trakcie zwiedzania. Natomiast co tam można zobaczyć? No można zobaczyć liczne błota, fumarole, skały o różnym kolorze. Też jest oczywiście zapach siarkowodoru, jak w innych miejscach. No tutaj nie słychać grzmotów, mimo że ten wulkan. Kan ciągle działa, ale na przykład w okolicy wulkanu Arenal słychać było grzmoty. Na początku myśleliśmy, że to są odgłosy burzy, ale nie, to były odgłosy właśnie działającego wulkanu. Bardzo dziwne jest to wszystko, takie dziwne połączenia. Mianowicie z jednej strony jest las, z drugiej strony jest teren zupełnie pusty, pustynny, na którym rosły niewysokie drzewa z ogromnymi żółtymi kwiatami. W lesie natomiast no mogliśmy obserwować małpy. Ja tutaj po raz pierwszy widziałam małpy, które oni nazywają małpy spider. Czyli pająki, one tak charakterystycznie, jak są gdzieś tam zawieszone, to rzeczywiście wyglądają jak pająki. Wszystkie małpy żyjące w kosaryce są małpami niewielkie. To miejsce też jest charakterystyczne w różnych opisach. Dlaczego? Dlatego, że Indianie bardzo się bali tego miejsca. Mianowicie oni uważali, że tam mieszka czarownica, która jak się zdenerwuje, albo ktoś się zdenerwuje, to ona zieje ogniem. I ten wulkan rzeczywiście, rzeczywiście jest wulkanem działającym. Kostaryka, niewielki kraj Ameryki Środkowej, ma aż 1300 km piaszczystego wybrzeża. Na wybrzeże Kostaryki udamy się za tydzień. Naszym gościem była Danuta Rasała. Bardzo dziękuję. Ja też bardzo dziękuję. Do widzenia i do usłyszenia.